Gwarantowana paczka z Totsem z Premier Ligi i wraz ze mną i z tą paczką też jest Dawid de Włach, bracia przedłużacz, bo doszliśmy do takiego wniosku, że witają się serdecznie w tym odcinku. Witamy bardzo serdecznie, siemano i zapraszamy na kurde piękny opening. Dlaczego bracie przedłużać? Bo ten odcinek już od miesiąca dogadujemy, żeby nagrać, a i tak nie nagramy jeszcze dzisiaj do Dawida, bo do Dawida, wpadajcie oczywiście do Dewa, linki macie w opisie, bo do Dewa nagramy za tydzień, albo i za miesiąc, albo i za rok. Też tak może być. Nagramy statki na pewno. A, to tak, to tak. Stateczki trzeba będzie klepnąć w tym roku jeszcze. Ostatnio z Lachem zostawiliście bardzo dużo łapeczek do góry, więc teraz oczywiście zapraszamy także do łapeczki do góry i dajcie znać w komentarzu, kogo mam zaprosić w kolejnym odcinku, bo pisaliście, żeby zaprosić Dawida, no to Dawid. Mimo, że Dawid już był wcześniej zaproszony, to wy też pisaliście, więc Dewinio, witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie, jako że mamy totalnie spartańskie warunki. Drodzy Państwo, mamy paczkę z gwarantowanymi piłkarzami z Premier League, a zostało jakieś 6 minut na to, żeby tę paczkę otworzyć, więc może przejdźmy do otwierania paczek. Nie przedłużę już bardziej, panie kolego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jedziemy. Nie wiem, ile tych paczek mamy dokładnie, nie wiem. I się dowiemy wspólnie. Pierwsza paczka u mnie leci. Dobra, no to u mnie leci również, zobaczmy. Ja ci powiem, okay, że ostatnio otwierałem te paczki. W ogóle ile totsów z Ligi Angielskiej trafiłeś? A totsów z Ligi Angielskiej? Nie wiem, w sumie nie liczyłem, ale kilka. No nie wiem, z 5, 6, może 7. A, jakby, nie wiem, czy z pikami tutaj liczysz, ale oczywiście zebrałem wszystkie te takie totsy niestety gorszego sortu. Okej. Okay. Bo z takich droższych to zebrałem chyba, nie wiem, Salibat chyba raczej nie jest droższy. To jest bardziej taki... Salibat, no ale fajny jest. No tak dość ładnie wygląda faktycznie. Ty, ale... ma walkout. O, proszę bardzo, też miał walkout, więc okej. Okay. Tylko, że kurde, mam nadzieję, że mam odzyskanie przygotowane, bo to był dość przyjemny zawodnik do tego, żeby go przepalić później na jakąś paczkę z ikoną na przykład. Okay. A tam nie było paczki z ikoną w sumie. No właśnie, tak kurde, od jakiegoś czasu faktycznie nie przewijała się. A u mnie się przewijają paczki. Bo ja mam... Przewijają również paczuszki cały czas. Mamy 6 minut, 5 minut jeszcze. Bo paczka z gwarantowanym tocem gdzieś tam czeka w czeluściach, bo ja mam powyżej 30 paczek i wiesz, ja nie wiem, co tu dokładnie wyleci. Mhm. Bo to tam nie wiadomo ile, ja nie wiem nawet ile dokładnie tych paczek zrobiłem. Ja mam około 7 z tego co wiem. Około 7. Około 7. Ja... Okej, okay. Po pierwszej dobrej paczce. Po pierwszej dobrej paczce. Wiesz to co? Nie łokał. Ile masz pieniędzy na koncie? No około 12 958 zł i 13 groszy. Około. Około. Mogę się pomylić. No około, stary, to my z tymi nagrywkami poszliśmy bez wątpienia, bo na pewno mogliśmy się dogadać dużo szybciej i dużo lepiej niż to wyszło, ale... Takie spontaniczne odcinki. Jest, tak jest, nie? Też mają klimat, też mają klimat. Mamy klimat taki, że wiesz, każdy się tutaj śpieszy. Musimy jak najszybciej zrobić. A, dostałem w sumie z piku Kane'a i w sumie ten Kane jest chyba taki warty przetestowania, bo grałem kilka razy na ziomków, którzy tym Kane'em robili takie oro, że masakra. No, on mocną petardę ma. No właśnie. Ja też miałem mocną petardę ostatnio, jak byłem na 30 w Katowicach. Jak mi ziomki zrobili urodziny, więc to ja nie chcę wiedzieć, była dość... co ty z tą wielką petardą robiłeś swoją? A, chłopie, nie pytaj. Bo jeszcze żona usłyszy. Oj. A gdzie byłeś w Katowicach? Byłeś w pomarańczy i na paintballu. Uła. Chłop nam mówi tak. Panowie, nie strzelajcie się z 3 metrów i niżej. Pani tego nie słyszał, stary, bo mam krwiaki do teraz. Nie? Więc... Na petardzie? Na petardzie akurat tak się składa, że nie. Ale na przykład na tym, na udzie. 8 piłkarzy z La Liga otworzyłem. Boże, czy ty nice! O jest, a to piękna koc. Paczka. Dobra. Bo 4 minuty mam, a ja nie wiem, ile tych paczek jeszcze mam. No. Tutaj Francja ICO wyglądałoby lepiej, gdyby to było w tym takim niebieskim wydaniu, ale no jak widzicie, no nie wygląda to jakoś wybitnie. Ty, mi się... O Boże, ja tych paczek mam za dużo. A ja muszę wszystkie otworzyć, bo za 4 minuty to nie będzie miało znaczenia w ogóle. Chyba, że na przykład na, wiesz, na Ultimate Team of Decision. A co mi po Ultimate Team? Po Ultimate Team? Ultimate Team. Czekaj, dobra, u mnie ostatnia paczka, 8 piłkarzy, zobaczmy. Jezu, 3 minuty mamy. No to u mnie już po wszystkim. U mnie po wszystkim... To ja muszę no za ciebie trafić tocy. Tak, otwieraj dobra, tocy. Dobra, ja pomijam już. Ty 3 minuty, ja nie zdążę. Co ty gadasz? No, pikseluję nawet, duplikaty. To co z Ligi Angielskiej mogę otworzyć po 19, nie? No, kurde, wiesz co, czaisz otwierasz na przykład toca z Premier League i tam ci nie denerwuj, nie... złoty zawodnik. Nie denerwuj. Na przykład wypada ci opie Haaland w wersji złotej, nie? Jezus Maria, to by mi oddali. Oddaliby mi ten, paczkę. Tak, talon. Już po tocach. Dostałbyś talonik. Szczerze? To nie jest najgłupsze otwieranie paczek 3 minuty przed zakończeniem deadline'u,
bo teraz ja się nie denerwuję. Ja się nie denerwuję, że tu nic nie leci, tylko denerwuję się, żeby zdążyć otworzyć. Ale może się na przykład dosypać, nie? Ktoś tam, wiesz, jej stwierdzi, że przekręci teraz śrubeczkę i poleci na przykład, będzie giga duży drop z talitoców w te ostatnie sekundy eventu. No, nie wierzę, że tak może być, ale nie wiem, ile mam czasu na paczkę. Spokojnie, ja ci daję więcej. Ale od ciebie akurat nie potrzebuję. Mankale kupiłem. O, proszę bardzo. Ja tych paczek, ja chyba już miałem je zrobione, wiesz? Niepotrzebnie robiłem. No dobra. Ja to otwieram jakieś takie, wiesz, gówno paczuszki, że... Seria otworzyłem, Boże kochany! Czy ty to widzisz? Oj, piękna sprawa. Co nie my tu wierzę. Mamy? A dobra, ja dorzucę. Ile otworzyłeś łącznie tych paczek tych? Stary, nie wiem. Licznik mi się zaciął w głowie. Okej, okay. Czyli dużo. Dobra, u mnie jest 7. Dobra. Pizdu, Boże. Jakieś ostatnie sekundy chyba tego eventu, więc... 60 sekund. Dwóch piłkarzy, 81. Zobaczmy. 8 piłkarzy... O, walkoutcik, ale to chyba... No dobra, dobra, ja wiem. Jakby to poszło tam wyżej troszkę, no to kurde, byłoby pięknie. Ale no nie poszło. Wyżej na prawą stronę. Paczka... Dobra, z 11 piłkarzami. Mam 81 plus. No nie, ty masz te paczki jeszcze 81 plus Premier League? No teraz otworzyłem właśnie, ale to... Ale masz ich więcej? Nie, jedną miałem. Dobra, ja myślałem, że... No jedną. Koniec, no. Jeszcze zdążę, bo dwie paczki mi zostały. Aha. Stary, już nie wiem, z czego ja tutaj mam zawody, zostałem składu. Trzy paczki. Dawaj. O 19... Czujesz tak o 19? Tak otworzyć paczkę i holam? O kurde. Żebym się popłakał. No, byłoby sadek. Kurde, 19, dobra, dwie paczki mi zostały. Aja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 . To teraz na Ultimate musisz zostawić już. Na Ultimate Team. Bo czekaj, teraz na przykład wypada ci De Bruyne, albo Haaland, albo Salah. Nie, bo bym się popłakał, Dawid. Ale to była historia piękna. Bym się popłakał. Przestań. Jeden z dwóch, aż przestań. Czekaj, bo mam pika jeden z dwóch, 8-5 plus. To otworzę. Na to z Bundesligi już. Pewnie. Patrz to, i to z Bundesligi. A ja szybko weryfikuję, czy może... Nie dosypali jakichś fajnych paczek do sklepu. Tak, że masz dwóch piłkarzy z Bundesligi, do tego dwóch piłkarzy Team of the Season Bundesligi, ale to na wypożyczeniu. I ta paczka kosztuje 15 tysięcy. Zawiera się za tych piłkarzy w sklepie. Gdzie ona jest? No, w sklepiku. 10 tysięcy! Boże, paczka za 10 końców. Dokładnie. 10 rzadkich piłkarzy, w tym jeden ocenia 8-4. Ty, no za 100 i... FIFA pońców. Masz FIFA pońców jakieś? Mam 75. No dobra, to co, otwieramy? Możemy, jak najbardziej. No to chodź, zabawmy się. No to dobra, no to jedziemy. Gwarantowany piłkarz 8-4 z Bundesligi. No. Ta? No to chyba nie u mnie, ty. Ja nawet banerów nie miałem. A nie, to nie była ta paczka, sorry. Dawid. A ja specjalnie dlatego, co ty powiedziałeś, otworzyłem ją. Bo to było chyba tak, to było kilku rzadkich, a nie, to było trzech rzadkie plus dwa te do wyboru. Ja pierdziałem. Ale dobra, ej, dobra. Bo fajne tocy będą do grania. Ale ty byś do składu? No tak. No i kurde, chociaż w sumie taki bramkier, no dobra, niech będzie. Mamy coś takiego. Kurde, powiem szczerze, spodziewałem się troszkę lepszego dropu po tych paczkach. Dobra, to ja jeszcze otworzę paczkę za 10 końców, bo jest. No dobra, to w takim razie ja również dorzucę, gratis. Ulala, widzowie, kurde, docencie. Dzisiaj. Ty, ale ja jestem zażenowany ogólnie tymi paczkami, nie? To tak już abstrahując od... Na szczęście, stary, ty masz jeszcze to Premier League tutaj do ogrania, nie? Bo... No. I teraz z tej kupy wypada ci złoty. Ale bym kupił. Dawid. Z tego się nie śmiejemy. Tutaj byłby taki troszkę, wiesz, śmiech przez łzy, z tego względu, że ja tę paczkę też mam przygotowaną. Też do tworzenia, no tak. Kurczę, pieczone. Dobra, to co? Ja odpalam paczkę z gwarantowanym tocem z Premier League. Otwieraj. Jesteś gotowy, Dawid? Bo to będzie znaczyło, że ja będę spoczony. Ale tak, ale liczę na to, że wypadnie ci tam na przykład jakiś Marcus Rashford, ale później obstrasz zbroję i go przegrasz. Tego ci życzę. Ojojoj. Tobie i widzą. Tego życzę. Ta paczka będzie miała duże znaczenie właśnie w takim kontekście, wiesz, tego jak ten mecz zostanie poprowadzony. Mhm, to dawaj. Huchnę i na trzy otworzę. Dawaj. Huchnięciem otworzyłem. I co tam z tego huchnięcia wyjdzie? Hucherko. Lipa? No właśnie, mam mieszane uczucia. Okej, okay, czyli niezbyt dobrze poszło. Bardzo mieszane uczucie mam. Albo tutaj próbujesz to przy ten... No właśnie... Albo próbujesz faktycznie... Albo inaczej, albo próbujesz przeaktorzyć, albo ta paczka jest totalnie ch**a i nie masz sobie o co walczyć za bardzo. Paradoksalnie mam dużo do stracenia, ale i nie mam niczego do stracenia. No w sumie tyle paczek, ile otworzyliśmy, to faktycznie trochę tutaj do stracenia jest. Co to kurde, ja dostałem jakieś pika, że prime na wypożyczeniu. Nice, Nazario dostałem! Ale kozak! Pięknie.
Mogę dorzucić Discord. Musisz się zapisać do tego newslettera? Co? Zapisywałeś się do newslettera, czy nie? Nie wiem, a czemu? No nie wiem, bo podobno jak się zapisać do newslettera, to Nazario. No to sam Nazario teraz właśnie, no. A czekaj, ja też mam coś. 3 Prime na wypożyczeniu. Też mam. Pięknie! Dawid! Gamy? Nazario? No! Chłopie, nie pytaj. Nie no, pytaj, tylko bierz. Nie no, wskakują. A bez skidu każdy teraz będzie grał tym Nazario w tym Food Champions. Ale ja mam tylko na 7 spotkań w sumie, tego miałem. Ja na 24. 22, a ja... Ale jestem Janem, ale jestem co? Janem. Stary. Co? Ja wziąłem tego na 22, skwikselowałem go i został mi w klubie na 7. Ja! Nie! Poważnie? Tak. Mam teraz na 7 spotkań. Big brain time, drodzy państwo. To jest totalnie big brain time. Wiesz o tym, że nie można odzyskiwać wypożyczeń? O, proszę bardzo, to ja jestem Real DF1 TV, a ty masz koszulki Realu. No, teraz pytanie, kto jest prawdziwym Realem? No właśnie, pytanie, kto jest prawdziwym kibicem? Zobaczmy, guciowe liski. Okej, okay, no. A też walczysz z żabami? Ja walczę z oponentami. O, Saliba! Kolomuani? Ojej. Ronaldo Nazario? Jok! Kurde, skąd masz tego Nazario na 24 spotkania? Ho? A skąd masz na 7? Ty już zagrałeś 17? Tak, dosłownie w te kilka sekund zdążyłem zagrać. Ja cię kręcę. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak ten Matikasz poradzi sobie z Nazario. U la la, ten Sancho, ale... Polish Cafu. Jesteś Polish Cafu? Tak, tak. Ojoj. O! Jaka bomba! Ależ przeszedł. O, widać, że chyba... A? Ty! Dawid! Dawid! Synek, chłopie, z czym do ludzi? Ty, ja muszę użyć. Do ludzi, powiedz mi. Zmieniam położenie swojej dupy. No, to nie jest zabawne. Oj, no kłopoty Marcina Neymana, co ci powiem, no. Wow! Ej, co ty robisz, chłopie Robertson? No, dobra, tutaj już widzę. Low king w oko, Daniel James, chłopie, weź ty zmień zawód na jakiegoś, nie wiem, stary, tragarza, co najwyżej, albo nie wiem, biegacza. Cicho, bo teraz jestem... Ole, przeczekał, ty! Ty! Co, panowie, musimy podyskutować. Cięcie! Dawid, ja tu nie mogę przegrać, halo, co ty jest? Oj. Opa, ale szurwał! Ale sweciasz, ja pierdzielę. Sweaty! Ty, co są w ogóle za opieglicze, ty? Ja pierdzielę, ty! Myślałem, że go przeskoczy! Martinez z baniaczka wyskakuje, dobrze! Ja myślałem, że go przeskoczy w tej akcji. Jeśli przegrasz, nie? Aha. Myślisz, że będzie spadnie na ciebie kubeł zimnej wody? Niekoniecznie, ja tutaj jestem, wiesz... Ja tu no pressure. Dlatego, wiesz, robię swoje, po prostu i strzelam bramki. Jak to jest możliwe?! Przesunąłeś go, śmietniku? Przesunąłem. No nie, do śmietnika nie przesunąłem. Kurde, jak... jakiegoś Emersona dobrego na boku. Chłopie, to jest, on ma 65 pace'a. A to specjalnie. Kolomunjai. Kolomunjai. Prawa noga czy lewa? On już się umi. Ale no co to jest, ty? Ja cię kręcę! Nie, dobra, ty chłopie trołujesz ten mecz, nie? Totalnie. Widziałeś, jak to strzelił? Kolomuani strzelił koło słupka. Mamy wynik, mamy bramki, teraz wystarczy tutaj defensywna taktyka i holujemy to do 90 minuty. Taki jest plan. Jak to wypali, przekonamy się dosłownie za kilka sekund. Nie, no ty, mecz... Jak idealne w ogóle statystyki. No, w ogóle wyrównany bardzo. Czekaj, a patrz, ile padań wykonałem. Co ty gadasz? Ależ to zrobił! Ale fart! Ty, a ty już można powiedzieć, że ty już przegrałeś przed meczem. Bo ty już skwikselowałeś. Co? O kurwa mać! O, ty, ale jak on kurwa śmiesznie wyskakuje, ten cobblestone. Strasznie dziwnie, no. Dawaj, Nazario! Chłopie, pięć! Chłop, wiesz jak spierdzisz tą defensywę? Oj. To już stopę łapie. O Boże, a co się śmiej, ty się śmiej! Uśmiech urwie się jak hejnał, tyle ci powiem, nie? Ale ty źle przyjął, ty! Ja bym reklamację wziął.
Że ja to nie mam kim o. Nie, no kurwa, ty ściągnął mi go do piłki i jeszcze nie trafił. Ależ! Dobra, mecz na widza przynajmniej fajny. No chyba sobie kpisz, że tam dwóch obrońców stoi i to wszystko leci. Dobra, ty, jaka interwencja w ogóle, faktycznie jakoś dziwnie skacze. Nie strzeli. Co? Jakieś zmiany? Czekaj, spokojnie, bo to trzeba tutaj, wiesz, naprawić. O Jezu. Ten Martinez. Ten Martinez to jest nieporozumienie jakieś, panie. Isek, klasycznie po meczu z tobą mam wrażenie, stary, że ty grałeś chyba nogami. Ja tutaj dla emocji to wszystko robię. Dla kontentu. Odcinki mają być fajne dla oka. Dla gościa mają być fajne. No to też, no. Te odcinki, nie, ty zagrałeś bardzo dobrze moim zdaniem. Zwłaszcza offside trapy, zwłaszcza podanie górą. Szczególnie przed meczem. Zrobiłeś taki five head. Dobra, przepalamy tego Salibę, żeby tutaj nie było niedomówień żadnych. William Salibo, żegnaj, Pepiku. Troszkę mi smutno, a tak mówię całkowicie szczerze. Niestety, ale Saliba nie był czymś, co by mogło mnie... zasmucić. Umocnić duchowo. Dawidku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Podajcie do Dawida na kanał, bo Dawid tam mocne filmy robi. Mhm. Jak mi nie pieprzy plików, to wtedy jak najbardziej. Ale byś miał w tytuł, skwikselowałem Nazario. A może ja taki dam? Skwikselował Nazario. Rączki rozkładam i jestem samolotem. Wielkie dzięki Dawidku, wielkie dzięki widzowie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym Puckle Playu. Siemano. Siemano.